Dzień dobry, Jacek Porzecki, gościox.pl. Spotkaliśmy Woja, proszę Państwa, po walce. Janusz Czcibor Ligocki, można by tak powiedzieć, tak? Tak. Dzień dobry. A właściwie Sława powinienem się przywitać, jak to na Słowianina przystało. No właśnie, bo wczesne średniowiecze to było tak dawno temu, że też trudno znaleźć takie źródła, na których możecie bazować bardzo, żeby odtworzyć, jak wyglądali, jakie mieli zwyczaje ludzie z tamtych czasów. Więc to jest na pewno trudność. I trudno, i nie trudno. Tak naprawdę no, z jednej strony odległość czasowa od tamtych czasów się oddala, tak? A z drugiej strony techniki i możliwości archeologiczne się poszerzają. I powiedz mi, wracając na chwilę do tych festiwali i różnych miejsc, gdzie się pokazujecie, gdzie walczycie, gdzie jesteście tą żywą lekcją historii, to też słyszałem, że mówicie trochę językiem naszym, tutaj po naszemu, gwarą. Staracie się zalążki tak troszeczkę przynajmniej tej gwary pokazać. Jak najbardziej, oczywiście, że chcemy to przemycić ze względu na to, że jednym z celów naszych jest promocja historii szeroko rozumianej, historii wczesnego średniowiecza i tego, co no, dzisiaj się nie uczy w szkołach tak naprawdę. Tak, bo powiedziałeś, że inaczej teraz chodzisz do pracy, prawda? Tak. Nie w tym stroju, to zaraz pokażesz, jak chodzisz do pracy na co dzień. Jasne. W 2019 roku. Natomiast ostatnie pytanie, gdybyś się przeniósł do tamtych czasów, do tych, których teraz jesteś, to co byś robił, żeby przeżyć? Jaki zawód? Z czego byś żył? No. Oczywiście, że trudno mi jest teraz jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co my dzisiaj prezentujemy jako rekonstruktorzy, no to jest tylko wycinek. I rzeczywiście, no my po skończonym festiwalu wskakujemy w ciuchy współczesne. My się śmiejemy, że wtedy odtwarzamy współczesnych 21-wiecznych. Przebrani się. Dobrze? I będziemy rozmawiać o Twoim codziennym zajęciu teraz. Jasne. W 2019 roku. Ja sobie może coś wezmę. Może sobie wezmę ten ciężki hełm. I tak. Miecz. Który... Dobrze, to w takim razie tak. A ja sobie dobrze, to zaraz przebierz podejdę. Się i do zobaczenia. Do zobaczenia. I nie jest to, wydaje mi się, łatwy kawałek chleba. Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że moja praca jest drugą moją wielką pasją, z której czerpię dużą satysfakcję. Gdyby tak nie było, to pewnie bym się zajmował czym innym zawodowo, czymś, co byłoby tylko wycinkiem mojego życia. Tak, ja słyszałem o pewnej kobiecie, która przyszła do pracy i tego samego dnia jako kurator nie żyła. Tak, no to są te takie najtragiczniejsze przypadki w naszym zawodzie.